Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Kiedy mroki spowijają ziemię, potrzebujemy lampy, co świeci, dając nam poczucie bezpieczeństwa i wskazując nam drogę do celu. Jezus przyrównuje świętego Jana Chrzciciela właśnie do lampy. Lampa nie świeci jednak cały czas. Jest ona potrzebna raptem na kilka godzin w nocy. Kiedy świta, lampę można zgasić, ponieważ na niebie jaśnieje o wiele potężniejsze źródło światła. Jezus jest wschodzącym z wysoka słońcem, w obliczu którego każde inne źródło światła blednieje i traci sens swojego dalszego świecenia. Jan musiał zostać zgładzony w więzieniu poprzez ścięcie. Jego misja dobiegła kresu, kiedy rozpoczęła się misja Chrystusa. Umiera, mając świadomość wypełnienia powierzonego mu zadania. Świadectwo Jana było ważne, ale Jezus posiada jeszcze inne świadectwo, o wiele mocniejsze od Janowego. Dzieła, które pełni Jezus, uzdrowienia, wypędzenie złych duchów, wskrzeszenia umarłych i odpuszczanie grzechów, to potężniejsze świadectwa potwierdzające autentyczność misji Jezusa. Ludziom, którym nie wystarczyło świadectwo Janowe, powinno wystarczyć świadectwo Boga Ojca, który poprzez cuda potwierdził misję mesjańską swojego Syna. Większego świadectwa od tego już nie ma. Zechciejmy dziś przyjąć Jezusa jako Pana i Króla naszych serc, aby w ten sposób dobrze przygotować się do zbliżających się świąt.